Numer 18 Zdzisław Leszczyński i z numerem 19 Andrzej Dziuba. Trenerem zespołu jest do niedawna jeszcze grający w drugiej lidze w zespole z Radomska Piotr Mandrysz, a na ławce rezerwowych Bogusław Wyparło, Artur Kowalski, Rafał Dopierała, Sebastian Pluta, Janusz Jelonkowski i Jacek Markiewicz. Gospodarze w składzie z numerem 31 w bramce Sylwester Wyłupski, z trójką Tomasz Lenart, 6 Artur Januszewski, 8 Marcin Florek, 11 Krzysztof Kowalczyk, 14 Sławomir Święcki, z 15 zagra kapitan zespołu Paweł Holc, z 18 Mirosław Milewski, z 20 Tomasz Radziwon, 24 to Abel Salami, 25 Dariusz Prej, z trenerem zespołu Marek Chojnacki. Na ławce rezerwowych zasiądą Załuska, Szwed, Kwiatkowski, Kłosowski i Bajera. Drużyna RKS-u Radomsko po raz pierwszy w swojej historii zagra mecz w Ekstraklasie na wyjeździe i zagra go tylko w zasadzie z jednym napastnikiem, to Radosław Kowalczyk. Za jego plecami szóstka pomocników: Leszczyński, Dziuba, Myśliński, Kalita, Jóźwiak i Trzeciak. I taktyka gospodarzy 4-4-2. Na środku obrony Milewski z Lenardem. Przed nim Holc i Radziwon, a w ataku Florek i Salami. Jako główny to spotkanie poprowadzi pan Andrzej Należnik z Katowic. Asystują mu inni katowiczanie, pan Marcin Lis i Piotr Kołodziejski. A sędzią techniczny jest Tadeusz Kamiński z Olsztyna, obserwatorem PZPN pan Andrzej Libich z Warszawy. Spotkanie rozpoczęte, zespół Stomilu Olsztyn w białych strojach, RKS Famek Radomsko na niebiesko. Od rzutu z autu Nowak, piłkarz, który w pierwszym ligowym meczu zobaczył po dwóch żółtych kartkach kartkę czerwoną. Od kilkunastu miesięcy jednak zmieniły się przepisy, jeśli chodzi o kartki. Jeśli zawodnik dostał dwa żółte kartoniki w jednym meczu i nie podpada pod tą automatyczną karę, wówczas może wystąpić w kolejnym meczu. I tak się stało właśnie w przypadku Marcina Nowaka. Zarówno Famek Radomsko, jak i Stomil Olsztyn źle rozpoczęły ten sezon. Drużyna RKS-u w swoim absolutnym debiucie w Ekstraklasie przegrała na własnym boisku z Pogonią Szczecin 0-3. Wszystkie błędy gospodarzy obnażył wtedy Jerzy Podbrożny, zwłaszcza przy pierwszej bramce. A drużyna Stomilu Olsztyn w dość pechowych w sumie okolicznościach uległa Ruchowi Chorzów w Chorzowie 1-2, będąc zespołem na pewno gorszym. Olsztynianie przegrywali 0-2, w ostatnich minutach stworzyli dwie sytuacje podbramkowe. Gola strzelił najpierw Abel Salami, potem do bramki trafił także Marcin Florek po podaniu Salamiego. Sędzia Wieczerzak niesłusznie jednak uznał, że w momencie zagrania piłki Florek był na spalonym. Zamiast więc jednego punktu skończyło się na porażce. Traci piłkę Abel Salami, a teraz faulowany Jacek Trzeciak. Dajcie spokój, krzyczy Piotr Mandrysz, trener RKS-u Radomsko, w kierunku swoich zawodników. Wzięty w kleszcze między Jules Simara a Kalitę. Nie wiem, czy tu nie należał się przypadkiem rzut wolny zespołowi z Olsztyna. Później faulowany Trzeciak, a to jest niejako efekt właśnie tego starcia z Abelem Salamim. Nowak i Kalita. Przewrócony Kowalczyk przez Artura Januszewskiego. Tylko dwóch zmian dokonał trener Marek Chojnacki w porównaniu z poprzednim ligowym meczem w Chorzowie. Nie mamy na murawie Marka Kwiatkowskiego, którego dzisiaj na prawej pomocy zastępuje Dariusz Prejs. A z kolei w miejsce Prejsa na środku pomocy gra Tomasz Radziwon i to właśnie jest jedna zmiana. Radziwon w wyjściowym składzie. No i po drugie Marcin Florek, który wskoczył do ataku zamiast Piotra Bajery. To właśnie ławka rezerwowych Stomilu. Marcin Florek dobrze spisał się w środku tygodnia. Marek Chojnacki, oglądany teraz przez nas, był zadowolony z występu tego zawodnika. Florek strzelił dwie bramki w sparingowym meczu z Okęciem Warszawa, wygranym przez Stomilarz 5-1. No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że Rafał Szwed wraca na ławkę rezerwowych. Ten piłkarz nie mógł wystąpić w Chorzowie, jako że pauzował za kartki obejrzane jeszcze w poprzednich rozgrywkach. Warto również wspomnieć o zmianach
W zespole gości już po pierwszym spotkaniu prezes RPS-u, ale może o tym za chwilę. Abel Salami. Holz do środka. Przewracany tam w okolicach pola karnego Krzysztof Kowalczyk. I rzut wolny dla Stomilu. ...20 metrów od bramki Borkowskiego. No niewykluczone, że to będzie ostatni mecz, przynajmniej na razie, tego piłkarza w pierwszej lidze. Na ławce rezerwowych po raz pierwszy w Radomsku zasiadł Bogusław Wyparło i zapowiada ostrą walkę o miejsce w pierwszym składzie, tymczasem rzutu wolnego Krzysztof Kowalczyk nad bramką Borkowskiego. Wspominałem o zmianach w zespole z Radomska. Już po pierwszym meczu pożegnano się z Grzegorzem Lewandowskim. Prezes RKS-u szuka wzmocnień. Efektem tego gra już w pierwszym składzie w wyjściowej jedenastce Jules Simara de Souza, byłego piłkarza RKS-u, i Piotrkowi. A na ławce rezerwowych wspomniany przed chwilą przeze mnie Bogusław Wyparło. Także prezes Dąbrowski złożył propozycję gry Tomaszowi Wieszczyckiemu. Jak na razie były LKS, jak były polonista, nie zdecydował się na grę w RKS-ie. Stomil. Salami ładnie do Kowalczyka. I dobra interwencja Szulcimara. Ponownie Salami. Sporo problemów w tych pierwszych minutach sprawia Abel Salami. Sporo problemów sprawia oczywiście obrońcom Famegu. To jest z pewnością piłkarz, na którego trzeba zwrócić szczególną uwagę. Bardzo groźny, bardzo niebezpieczny, bardzo szybki. Prezes Stomilu, pan Wieczorek, przed rozpoczęciem tego sezonu zapowiadał, iż właśnie Abel Salami będzie nową gwiazdą w naszej lidze. Zobaczymy, czy będzie miał rację. Jak na razie w pierwszym spotkaniu Salami nie błyszczał, ale za to strzelił bramkę. I to była pierwsza bramka Abela Salamiego w ogóle w historii spotkań w Ekstraklasie. On jeszcze w ubiegłym sezonie zagrał 9-krotnie. Nie udało mu się ani razu wpisać na listę strzelców. Miał też pecha w barażowych meczach z Górnikiem Polkowice. Teraz wreszcie Salami przełamał się i zdobył gola. Z dużym impetem rozpoczął Stomil, teraz ładnie Kowalczyk do Holca. Ciągle 0-0. Szybko rozegrany rzut wolny, nie zdążyli obrońcy RKS-u pokryć tego piłkarza, Pawła Holca. Zaspała obrona RKS-u. Strzał Holca mija jednak poprzeczkę, chyba nawet piłka otarła się od poprzeczki bramki Tomasza Borkowskiego. RKS. 6 minut gry za nami. Stomil już stworzył sobie dwie bardzo groźne, bardzo dogodne sytuacje ku temu, aby objąć prowadzenie. Zupełnie inny obraz gry w porównaniu z pierwszym meczem Stomilu. Tam wówczas piłkarze ze stolicy Warmii i Mazur przez całe 90 minut zaledwie dwukrotnie oddali strzał w światło bramki. Jał dla gospodarzy. Prejs. Wybija piłkę z numerem 14 Artur Prokop. Milewski. Wraz z Piotrem Bajerą został sprowadzony do Stomilu z drugoligowego Świtu Nowy Dwór, ale Mirosław Milewski ma za sobą występy w Ekstraklasie. Teraz rzut wolny. Przewrócony Dariusz Prejs. Numerem 19 Andrzej Dziuba, piłkarz Radomska, rzut wolny dla Stomilu. Jest Salami, jest z numerem 8 Marcin Florek w polu karnym. Zostaje w bramce Borkowski, Kowalczyk. Przerzucił sobie piłkę na lewą nogę. I będzie kolejny rzut rożny dla Stomilu. Krzysztof Kowalczyk, reprezentant polski drużyny młodzieżowej. W kadrze trenera Lesława Ćmikiewicza. Kowalczyk.
Piłka zagrywana w kierunku Abela Salamiego, dobrze grającego głową. Jeszcze Prejs, Januszewski i Borkowski. Jak mówiłeś, w ostatnich dniach do Radomska przyszedł Bogusław Wyparło. Ostatnio broniący barw Ceramiki Opoczno, ale najbardziej znany z występów w łódzkim klubie sportowym. Potem spędził także kilka miesięcy na ławce rezerwowych Legii. Bogusław Wyparło dzisiaj także siedzi tylko na ławce rezerwowych. Mamy więc w kadrze Radomska dwóch byłych bramkarzy Legii Warszawa, dwóch byłych rezerwowych bramkarzy Legii, bo przecież Tomasz Borkowski swego czasu także był zawodnikiem tego klubu. Może powiedzieć o sobie także, że występował w Lidze Mistrzów, siedział bowiem na ławce rezerwowych wówczas, gdy Legia walczyła w Champions League. I znów bardzo dobrze Kowalczyk odebrał piłkę Marcinowi Nowakowi. Potem jednak źle podawał do środka do Salamiego. Mówiliśmy już o wzmocnieniach Radomska. A tymczasem niewykluczone, iż do Olsztyna powróci Jacek Hańko. Wiadomo, iż ten piłkarz miał propozycję, ma wciąż jeszcze propozycję gry w jednym klubie i w jednym z klubów z Izraela. Może o tym za chwilę. Januszewski nad bramką. Jacek Hańko wraz z Markiem Citko otrzymali propozycję gry w Izraelu. Jak na razie zastanawiają się. Niewykluczone właśnie, iż Jacek Hańko, co sam zresztą podkreśla, z chęcią ponownie zagrałby w polskiej lidze, ponownie w Olsztynie. Tutaj czuł się bardzo dobrze, tu był kapitanem zespołu. Tu spędził jak dotąd swoje najlepsze lata. Niewykluczone, iż jego decyzję poznamy już dzisiaj. RKS. Piłkarze trenera Mandrycza zostali zdecydowanie zepchnięci do obrony w tych minutach. Już trzy dobre sytuacje Kowalczyka, Holca i Januszewskiego. Ale z uporem godnym lepszej sprawy piłkarze z Tomilu wciąż przenoszą piłkę nad poprzeczką. Jeszcze ani jeden strzał w światło bramki. Teraz Radomsko musi cofnąć się do środka pola. Występujący z numerem 11, przewrócony teraz Radosław Kowalczyk, jedyny nominalny napastnik w zespole RKS-u. Nie miał komu zagrać piłki Kowalczyk. Ma pretensje do swojego kolegi po lewej stronie boiska, że ten wcześniej nie wyszedł na dogodną pozycję. No i możemy odnotować pierwszy strzał w kierunku bramki Sylwestra Wyłupskiego. Strzał bardzo niecelny. Kowalczyk. Dwóch piłkarzy o tym nazwisku mamy na murawie stadionu w Olsztynie. Krzysztofa Kowalczyka i Radosława Kowalczyka. Obu zawodników nie łączą jednak żadne więzy rodzinne. Po prostu zbieżność nazwisk. Teraz wybijał piłkę Prokop. Holz i Prejs. Out dla Stowilu. Święcki. Salami. Faulowany napastnik Somilu. Holz. Za daleko podsunął sobie piłkę kapitan Stomilu. Krótkie zagranie do Prejsa. Salami. Czwarta sytuacja do zdobycia bramki dla gospodarzy. Wciąż jednak w Olsztynie bezbramkowy remis. Jak na razie jest zdecydowana przewaga gospodarzy. Wiele rzutów rożnych, wiele rzutów wolnych w okolicy pola karnego. Każde zagranie w szesnastkę stanowi ogromne zagrożenie dla bramki Borkowskiego. No i to, o czym mówiłem wcześniej, szczególną uwagę trzeba zwrócić właśnie na Salamiego. Święcki. Kalita do Kowalczyka. Utrzymują się przy piłce goście. Raz jeszcze Kowalczyk, niedokładnie. Tomasz Lenart. No właśnie, z tym jak na razie, z tym utrzymaniem się przy piłce zespół z Radomska ma chyba największe kłopoty. Przed chwilą znów akcja przerwana po trzech podaniach.
Radomszczanom jeszcze nie udało się przedrzeć pod pole karne Sylwestra Wyłupskiego. Jeden strzał z ponad 30 metrów i to wszystko. Opanowali sytuację w środku pola gracze Stomilu. Kowalczyk. Milewski. Wycofał piłkę Marcin Nowak. Jules Simard. Znów Nowak. I out dla Stomilu. Innego zdania byli radomszczanie. Holc i Kowalczyk. Dobre wejście Kality. Januszewski. Salami i Jules Simard. Już z zabocznej linii boiska odbijał piłkę Jacek Trzeciak. Out dla Stomilu po raz kolejny. Krzysztof Kowalczyk. Kowalczyk do Salamiego. I Nowak. Święcki i Radosław Kowalczyk. Z numerem 10 Bogdan Jóźwiak. Kalita. Kowalczyk. Jóźwiak. Nowak. No, trochę ryzykowne to zagranie obrońcy Famegu. Niewiele brakowało. No, gdyby stracił piłkę, mogło być już bardzo groźnie. Widać mimo wszystko, widać brak doświadczenia w zespole z Radomska. Nie ma piłkarza, który potrafiłby przytrzymać nieco piłkę, uspokoić grę. Brak klasycznego rozgrywającego. Także sporo nieporozumień w obronie. No, jak na razie żaden z pomocników nie potrafi uruchomić jedynego napastnika Radosława Kowalczyka. Stomil. Na chwilę Kalita. Prejs. Radomsko. Z autu Andrzej Dziuba. Przewracany Bogdan Jóźwiak. Rzut wolny dla gości. Nie ma co ukrywać. Po pierwszej, nie najlepszej kolejce i dla Stomilu, i dla Radomska. Dzisiaj obowiązującym hasłem jest wygrana. Przede wszystkim dla gospodarzy. I ładna obrona Sylwestra Wyłupskiego. Strzelał Jacek Trzeciak. Wreszcie pierwsza groźna akcja w wykonaniu gości. Wreszcie zatrudniony Sylwester Wyłupski. Nieprzyjemny strzał Jacka Trzeciaka. Nieco zasłonięty Wyłupski, ale popisuje się bardzo dobrą interwencją. Wycofał piłkę Zdzisław Leszczyński, strzelał Trzeciak i broni Wyłupski. Rzut rożny. Salami i Jules Simard. Nie ma spalonego. Kowalczyk. Lenart. I out dla RKS-u. Trener Piotr Mandrysz, trener RKS-u, nie ukrywał, że jego zadowoli nawet remis w Olsztynie i pierwszy punkt zdobyty przez zespół Radomska w historii spotkań w Ekstraklasie. Natomiast olsztynianie, którym prezes Piotr Wieczorek postawił wysokie, to wieczy troszkę niezbyt wygórowane zadanie dostania się do pierwszej czwórki, do mistrzowskiej czwórki w swojej grupie, muszą to spotkanie po prostu wygrać. Piotr Mandrysz, a wraz ze swoim asystentem Andrzejem Kretkiem, obaj panowie całkiem jeszcze niedawno występowali w pierwszej lidze. Na ławce trenerskiej Stomilu również inny znany pierwszoligowiec, Marek Chojnacki. Coraz
więcej byłych piłkarzy, byłych znanych piłkarzy pojawia się na ławkach trenerskich naszych pierwszoligowych klubów. No, w Stobilu jest jeszcze Jarosław Bako. Chojnacki, Bako, Mandrysz, Kretek. Cztery znane nazwiska razem występu w Ekstraklasie mają ho-ho. No, sam Chojnacki 452, co jest rekordem. Jak dotąd niepobitym. No i na razie nie zapowiada się, by ktoś mógł zdetronizować trenera Stomilu w tej przynajmniej klasyfikacji. Lenart. Święcki. Prostopadłe podanie w kierunku Prejsa. Piłka odbita jednak od jednego z piłkarzy Radomska. Out dla gospodarzy. Holc. Ładnie do Prejsa, ten do środka. Zamyka całą sytuację Kowalczyk, obok niego Jóźwiak. Kowalczyk do środka i dobrze Borkowski. Dobrze, jak na razie grają obaj boczni pomocnicy Stomilu i Krzysztof Kowalczyk i Dariusz Prejs. Prejs do niedawna zawodnik Lechii Gdańsk. Wpadł w oko trenerowi Chojnackiemu podczas zgrupowania Stomilu w Niemczech. Kilka dobrych meczów sparingowych z udziałem Prejsa i działacze Stomilu zdecydowali się zostawić tego piłkarza. Teraz faul Tomasza Radziwona. Przewrócony Jacek Trzeciak. Uparcie grają na jedynego Kowalczyka. Piłkarze z Radomska. Jego zadaniem jest przytrzymać piłkę i poczekać na wbiegających pomocników, ale jak na razie jest za duża różnica, za duża przerwa między linią pomocy RKS-u, a właśnie samotnym Kowalczykiem. Za daleko mają pomocnicy gości do Kowalczyka. Osamotniony w walce z trzema, czasem czterema przeciwnikami. Były napastnik Widzewa Łódź, może zdziałać niewiele. Święcki. Za mocne podanie do Radziwona. W pierwszym meczu Tomasz Radziwon wszedł z ławki rezerwowych. W tym spotkaniu wychowanek Sokoła Ostróda gra już od pierwszej minuty. Prokop. Kalita. Ponownie Prokop. Dosyć ryzykowne są te gierki obrońców Radomska w pobliżu własnego pola karnego. Niefrasobliwie grają obrońcy RKS-u. Teraz faulowany Artur Prokop. Proszę popatrzeć. Abel Salami cały czas blokuje dostęp do któregoś z ostatnich obrońców. W ten sposób radomszczanie naprawdę mają spore problemy z rozegraniem piłki. Nowak. Głęboko w pole karne. Dobrze ustawiony Milewski. Radziwon. Będzie szansa na kontratak dla Stomilu. Prostopadłe zagranie w kierunku Salamiego. Jeszcze Stomil. Holc. Faulowany, szybko rozegrany rzut wolny na lewą stronę, piłka do Kwiatkowskiego, przepraszam, do Kowalczyka. Niedokładne to podanie, ale kolejna groźna akcja Stomilu. I po raz kolejny. I brawa za przytomność, bo przecież olsztynianie znów zdecydowali się na szybkie rozegranie rzutu wolnego. Nie celebrowali wybicia piłki. I mogło być bardzo groźnie po raz kolejny, bo szybko rozrzucili obronę Radomska piłkarze z Olsztyna. Trochę za mocne było to podanie do Krzysztofa Kowalczyka, to ostatnie podanie. Przypomnijmy, że kilkanaście minut temu podobnie szybko wykonywali stały fragment gry rzut wolny piłkarze Stomilu. I Paweł Holc o mało nie zdobył pierwszej bramki dla gospodarzy w tym meczu. No i warto zwrócić uwagę na to, co mówiliśmy wcześniej. Stomil gra przede wszystkim skrzydłami lewą i prawą stroną, z prawej Prejs, z lewej Kowalczyk. Do środkowania obu tych pomocników stanowią ogromne zagrożenie dla bramki Borkowskiego. Jak na razie znacznie lepsze wrażenie sprawia Stomil Olsztyn w tym meczu niż przed tygodniem w spotkaniu z Ruchem Chorzów, gdzie w zasadzie tylko w ostatnich minutach
goście stwarzali niebezpieczeństwo pod bramką Ruchu. Teraz znów dośrodkowanie Kowalczyka, Marcin Florek. 0-0 na stadionie w Olsztynie. Marcin Florek, były napastnik Stomilu Olsztyn, teraz powraca do tej drużyny. W sparingu z Okęciem dwie bramki. Nieuznany także gol w pierwszej kolejce z Ruchem. A teraz będąc w świetnej, mając świetną okazję do zdobycia gola, Florek znów nie trafia w światło bramki. Mówię znów, podobnie jak jego koledzy w poprzednich akcjach. No i po raz kolejny ogromne zagrożenie stwarza boczny pomocnik. Po raz kolejny był nim Krzysztof Kowalczyk. Radomsko. Granie na prawą stronę do Jóźwiaka, ten powstrzymywany przez obrońców Stomilu. Kowalczyk. Faurowany przez Bogdana Jóźwiaka. Chyba dosyć przypadkowe jednak to zagranie piłkarza Radomska. Sędzia jednak przerywa grę. Jóźwiak blokowany przez Kowalczyka. Szybko tracą piłkę goście. No a teraz nieporozumienie w zespole Marka Chojnackiego. Pressing Olsztynian już pod polem karnym Radomska i pogubili się zawodnicy RKS-u. Stracili piłkę już na własnej połowie. Źle zagrał jednak Januszewski i grę od bramki rozpoczyna RKS. 25 minut gry za nami. Stomil mimo kilku dogodnych sytuacji, mimo ogromnej przewagi, wciąż remisuje z RKS-em Radomsko. 0-0. Milewski. Januszewski. Kowalczyk z Januszewskim. Radziwon. Znów Artur Januszewski. Holc. Odskoczyła piłka Pawłowi Holcowi. W prosty sposób traci piłkę doświadczony gracz Stomilu, kapitan zespołu. Warto zwrócić uwagę, iż był dobrze asekurowany. Tą sytuację uratował Mirosław Milewski. Paweł Holc. Salami. Florek. Na prawą stronę do Lenarta. Brejs. Wciąż Stomil. Kowalczyk. Przerywa grę teraz pan Należnik. Nie może uwierzyć Bogdan Jóźwiak. Decyzja arbitra jednak nieodwołalna. Stomil długo rozgrywa piłkę na własnej połowie. Próbują ataku pozycyjnego. Bardzo mądrze przetrzymują futbolówkę. Grają jak najmniejsze ryzyko. Teraz kolejne nieporozumienie w zespole Stomilu. Jakże inna gra, jakże inna taktyka od tego, jaką prezentują goście. No ale jak na razie po tych 27-28 minutach, no trudno mówić o jakiejkolwiek taktyce zespołu z Radomska. Oni tutaj przyjechali przede wszystkim wywalczyć remis. Jak na razie ta sztuka im się udaje. Kowalczyk. Radziwon. Lenart. Prostopadle do Salamiego. Paweł Holc. Po raz kolejny spokojnie, długo rozgrywają ten atak gospodarze. Paweł Holc po raz kolejny niedokładny i po raz kolejny była szansa na kontratak, jednak w porę zatrzymany jeden z piłkarzy Radomska. Florek, obok niego Mirosław Myśliński. Jał dla Stomilu. Dariusz Prejs. Jednak jest rzut wolny. Prejs wybija piłkę Kalita. Trzeciak.
Kowalczyk, dwóch piłkarzy Radomska. Czy poczekają na kolegów? Nadbiega także Bogdan Jóźwiak z prawej strony. Wmieszał się w całą akcję obrońca Stomilu. I już nic nie będzie z tego kontrataku RKS-u. Leży na murawie z numerem 14 Sławomir Święcki. Potrzebne będą nosze. To właśnie ta sytuacja, w której urazu nabawił się Święcki, walcząc o piłkę z Jackiem Trzeciakiem. A my słyszymy Piotra Mandrysza, trenera RKS-u Radomska, który udziela wskazówek swoim piłkarzom. Piotr Mandrysz jeszcze w ubiegłym sezonie grał w zespole z Radomska po zakończeniu rozgrywek, po których to RKS uzyskał historyczny pierwszy awans do ekstraklasy. Mandrysz zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Pamiętają go Państwo, jeszcze nie tak dawno grał w Pogoni Szczecin. I pomyśleć, że zespół z Radomska jeszcze 9 lat temu występował w czwartej lidze. Duży sukces klubu prowadzonego przede wszystkim przez wiceprezesa Tadeusza Dąbrowskiego. To dzięki ambicji, dzięki zaparciu pana Dąbrowskiego RKS-owi udało się awansować w ciągu tych 9 lat aż do ekstraklasy, bo tyle lat, 9 lat pracuje w Radomsku pan Tadeusz Dąbrowski. Zresztą trzeba powiedzieć, że on także miał jakiś wkład na boisku w to, co w awans RKS-u Radomsko w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu. Tadeusz Dąbrowski, były piłkarz, pojawił się na murawie w swojej drużynie. Jak na razie nazwisko Dąbrowski nie pojawia się w przedmeczowych protokołach w zespole z Radomska, no ale kto wie, niewykluczone, iż wiceprezes RKS-u wystąpi choć jedyny raz na pierwszoligowych boiskach. Goście. Stracił piłkę Dziuba. Prejs. Blokowany jest Salami. Spokojna interwencja Prokopa. Leszczyński i Jules Simar. Kowalczyk i Jóźwiak. Dwaj byli widzewiacy. Z prawej strony Nowak. No i dało się słyszeć tylko z ławki rezerwowych Radomska. Marcin takie wypowiedziane z wielkim wyrzutem, bo rozpaczliwe. Obrońca RKS-u nie popisał się w tej sytuacji. A właśnie Marcin Nowak przed chwilą na naszych ekranach. Nowak, Jóźwiak, Nowak. Ładna wymiana piłki między zawodnikami RKS-u. Kowalczyk i wybija piłkę na rzut rożny Mirosław Milewski. Okres lepszej gry gości. To właśnie Mirosław Milewski. Były piłkarz Śląska dzisiaj wraz z Tomaszem Lenartem na środku obrony. Jak na razie nie można mieć jakichkolwiek zastrzeżeń do tych piłkarzy. Asekrują siebie nawzajem. Jak na razie bezbłędnie. Musiał zawiązać sznurowadła Sylwester Wyłupski. I już możemy grać. Rzut rożny dla RKS-u. Mocny wiatr jest teraz sprzymierzeńcem zespołu z Radomska. Nic jednak nie wyszło z tego stałego fragmentu gry i Paweł Holc już może biec w kierunku bramki Tomasza Borkowskiego. Święcki i Trzeciak. Rejs. Kiedy pobiegł do przodu Sławomir Święcki, asekurował go z tyłu po prawej stronie boiska właśnie Dariusz Prejs. Januszewski. Salami.
Wyprzedza go Jules Simari, wybija piłkę na aut. Kowalczyk. Holz. Znów jakby rozkojarzony Paweł Holz. Początek meczu miał bardzo dobry, kilka niezłych zagrań. Brakowało tylko postawienia kropki nad i i wykorzystania sytuacji podbramkowej, jaką miał Holz. Byłoby wtedy 1-0 dla Stomilu, ale teraz od kilku minut Holz sprawia wrażenie, jakby myślami był gdzie indziej. Trzy proste straty piłki w środku pola. Jemu to zdarza się wyjątkowo rzadko. Salami. Jules Simar. Przedłużył lot piłki Kalita. I już wiak na aut. Niewykluczone, iż Paweł Holz myślami wciąż jeszcze jest w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wraz z tym zespołem, z Pawłem, z Tomaszem Lenartem, przygotowywał się do nowego sezonu. W jednym z wywiadów stwierdził nawet, iż naprawdę już nie ma ochoty wracać do Olsztyna. Mając na myśli przede wszystkim problemy finansowe i organizacyjne tego klubu, no ale ostatecznie na 3 dni przed rozpoczęciem nowego sezonu i Holz, i Lenart ponownie pojawili się w Olsztynie. Cały natomiast okres przygotowawczy do rozgrywek w Olsztynie spędził Andrzej Jasiński, były napastnik Stomilu Olsztyn. Podczas wspomnianego przeze mnie już okresu przygotowawczego w Niemczech Marek Chojnacki najczęściej stawiał na parę napastników Salami Jasiński. Jasiński ostatecznie nie jest zawodnikiem Stomilu Olsztyn. Zasiadł natomiast na trybunach w Olsztynie podczas meczu Stomil Radomsko, ale zasiadł, no właśnie, obserwując nie bardzo wiadomo kogo, czy Stomil, czy RKS Radomsko. Mówi się bowiem o tym, że Jasiński może już wkrótce być nowym zawodnikiem RKS-u. Jasiński ten mecz obserwował razem z Andrzejem Biedrzyckim, graczem, który do niedawna był podporą Stomilu Olsztyn. Ostatnio jednak klub rozwiązał z nim kontrakt. Otrzymał od zarządu klubu wypowiedzenie. A Andrzej Biedrzycki był piłkarzem Stomilu przez ostatnich 20 lat. Piotr Mandrysz na Państwa ekranach. Trener RKS-u Radomsko. Wyraźnie osłabł impet Stomilu Olsztyn w ostatnich kilkunastu minutach. A Piotr Mandrysz może być jak dotąd z pewnością zadowolony nie tyle z gry swojego zespołu, co z wyniku. 35. minuta gry w Olsztynie. Wciąż bez bramek. Ten rezultat z pewnością ucieszy piłkarzy z Radomska. Oni właśnie teraz przy piłce w pole karne. Dobrze Milewski, Paweł Holz. Radziwon. Salami i Jules Simar. Januszewski i Kowalczyk. Faulowany Krzysztof Kowalczyk. Przez Zdzisława Leszczyńskiego. Januszewski. Biegł w pole karne Lenart. Znów zaspała obrona RKS-u, zostawiając bez opieki Lenarta. To właśnie Tomasz Lenart, były gracz UKS-u, który wraz z Holcem przymierzał się do występu w zespole innego Beniaminka Krzoostrowiec. Salami minął Nowaka. Wbija piłkę Kalita, wprost jednak do Januszewskiego. Preis. Nie poczekał na interwencję Borkowskiego Prokop. Wbił piłkę poza pole karne. Ale ładnie, mądrze z pierwszej piłki do środka zagrał Preis. Był tam Florek, spóźnił się chyba troszeczkę ze startem. Gdyby chwilę wcześniej, no, mogło być już naprawdę po raz kolejny bardzo groźnie pod bramką Borkowskiego. Chociaż trzeba wspomnieć, iż Stomil po dobrych pierwszych 20 minutach teraz znacznie słabiej. Na RKS wciąż gra to samo. Święcki. Lenart. Święcki. Preis.
Atakuje go Myśliński. Prokop, Leszczyński i Jóźwiak. Ucieka prawym skrzydłem Jóźwiak, goni go Krzysztof Kowalczyk. Dobry powrót lewego pomocnika Stomilu. Jóźwiak. Wielu zawodników w drużynie z Radomska, wcześniej związanych z łódzkimi klubami. Jóźwiak. Oglądany przed chwilą Radosław Kowalczyk. Mirosław Myśliński. To wszystko byli zawodnicy Widzewa. Jest także Zdzisław Leszczyński, który największe sukcesy w swojej karierze odnosił z drużyną łódzkiego klubu sportowego. No i wreszcie na ławce rezerwowych Bogusław Wyparło. Tego piłkarza także w ŁKS-ie znają bardzo dobrze. No i dwóch byłych ŁKS-iaków w barwach Stomilu. Tomasz Lenart i trener bramkarzy Jarosław Bako. Wciąż na ławce rezerwowych Stomilu nie ma Marcina Szulika. Przez cały ubiegły sezon ten zawodnik walczył z bardzo groźną kontuzją. Wreszcie wyleczył się, przygotowywał się do sezonu wraz z zespołem Marka Chojnackiego, jednak kolejny, tym razem już niegroźny uraz mięśnia czworogłowego nie pozwolił mu na powrót do gry w pierwszej lidze, ale prawdopodobnie już w najbliższym spotkaniu, w najbliższą sobotę, były piłkarz, były reprezentant naszej młodzieżówki już zasiądzie na ławce rezerwowych. Leszczyński i Prokop. To było podanie adresowane do Radosława Kowalczyka. Jak Państwo widzieli, jednak zupełnie rozminęli się w swoich zamiarach nadawca i odbiorca. Teraz źle Lenart, jest okazja do kontry dla RKS-u. Kalita, z prawej strony Jóźwiak. Piątka piłkarzy RKS-u w pobliżu bramki Wyłupskiego, nie ma gola. Kapitan zespołu, doświadczony Mirosław Kalita. Ogromny błąd teraz popełnili defensorzy Stomilu. Kalita przebiegł środkiem boiska, dobre 30 metrów, nie atakowany przez nikogo. Miał sporo miejsca na oddanie strzału. Piłka uderzona z wiatrem. Gdyby szła w światło bramki, mogła sprawić sporo problemów Wyłupskiemu. Stomil. Radziwon. Jał dla Olsztynia. Ciągle nie ma w drużynie z Radomska utalentowanego Marcina Folca, reprezentanta Polski i drużyny juniorskiej. Folc wraz z zespołem trenera Edwarda Kleindienstra przebywał w Kanadzie, w Quebecu, gdzie uczestniczył, no, z naszego punktu widzenia, w dziwnej imprezie, mianowicie w igrzyskach frankofońskich. Nie wiem, ilu piłkarzy z naszej kadry mówi po francusku. Przegrywali natomiast w tych igrzyskach z reprezentacjami z Afryki. Teraz rzut wolny dla RKS-u. Radosław Kowalczyk zdobył 27 goli dla drużyny z Radomska podczas swoich występów w drugiej lidze. Najskuteczniejszym graczem radomszczan podczas tych kilku lat, które RKS spędził na drugim froncie, jest siedzący na ławce rezerwowych Rafał Dopierała, 31 bramek. Dopierała wszedł na boisko w pierwszym meczu z Pogonią Szczecin w końcówce meczu. Popisał się kilkoma ładnymi akcjami, nie doczekał się jednak awansu do wejściowej, do pierwszej jedenastki. Znów w meczu ze Stomilem Dopierała siedzi na ławce rezerwowych. Święcki leży na boisku. Kowalczyk, nie ma jednak rzutu karnego. Prokop. Ładnie do Leszczyńskiego. Kalita. Leży na murawie Prokop. Gra toczy się jednak dalej. Dopiero teraz z
Słyszeliśmy gwizdek pana należnika, przerwał grę. Artur Prokop swoim wyjściem z defensywy wyprzedził jednego z napastników Stomilu Olsztyn i właśnie wtedy został przez niego przypadkowo kopnięty. Oddał piłkę Leszczyńskiemu, a dopiero potem upadł na murawę. Gwiznął! Wybili piłkę na aut. Radomszczanie teraz Stomil oddaje piłkę gościom. Nowak. Holc i Kowalczyk. Salami. Salami i Jules Simar. Wiele pojedynków stoczyli Brazylijczyk i Nigeryjczyk. W pierwszej połowie Kalita. Powrót Holca. Trzymuje się przy piłce kapitan Radomska. Teraz podanie do Leszczyńskiego. I już Stomil. Milewski. No nie dostrzegłem, ile minut dolicza do pierwszej części spotkania pan należnik. Tych minut nie może być zbyt wiele. Być może usłyszymy głos spikera. Kowalczyk. Radziwon. Florek i Myśliński. Doświadczony Mirosław Myśliński fauluje Marcina Florka. I jeszcze w końcówce pierwszej części gry będziemy mieć rzut wolny dla gospodarzy. Namawiają się już Preiss i Holz. Najprawdopodobniej ostatnia okazja w pierwszej połowie do zmiany rezultatu. Stomil w pierwszych 20 minutach miał 4 świetne okazje do strzelenia gola. Potem z każdą minutą tych okazji było mniej. Coraz trudniej przychodziło Olsztynianom przedarcie się pod bramkę RKS-u, a Paweł Holz ten strzał będzie chciał jak najszybciej wymazać ze swojej pamięci. I to jest niejako potwierdzeniem to, o czym mówiłeś wcześniej. Paweł Holz po tych pierwszych dobrych kilku minutach znacznie osłabł. Kilka strat piłki w środku pola. Teraz rzut wolny i piłka daleko od bramki Borkowskiego. Ma Paweł Holc to przecież najskuteczniejszy piłkarz Stomilu w zeszłym sezonie. A teraz pan należnik kończy pierwszą część spotkania, po której Stomil remisuje z Radomskiem 0-0, a my spotkamy się po krótkiej przerwie. Klub kibica Ligi Polskiej w kanale Plus Niebieskim. Przed nami druga część spotkania drugiej kolejki naszej Ekstraklasy. W grupie B Stomil Olsztyn podejmuje RKS Radomsko. Po pierwszej części meczu bezbramkowy remis. Trener Marek Chojnacki zdecydował się dokonać jednej zmiany. Nieco bezbarwnego Tomasza Radziwona zastępuje doświadczony Rafał Szwed z numerem 4, dla którego jest to pierwszy mecz w nowym sezonie w naszej Ekstraklasie. Przypomnę, że w pierwszej kolejce Szwed pauzował z powodu który jeszcze zobaczył w rozgrywkach sezonu 2000-2001. Skład RKS-u Radomsko w bramce z numerem 12 Tomasz Borkowski, dalej z trójką Nowak, z 15 Jules Simar, z 14 Prokop, numer 17 Myśliński, z 11 Radosław Kowalczyk, numer 18 Leszczyński, z 7 kapitan zespołu Kalita, z 19 Dziuba, z 16 Trzeciak i z numerem 10 Jóźwiak. Stomil w bramce z numerem 31 Wyłupski, a potem z 18 Milewski, z trójką Lenart, z 6 Januszewski, z 15 kapitan Paweł Holc, z 11 Kowalczyk, z 14 Święcki, 25 Preiss, z 20 grał Radziwon, za niego, o czym już mówiliśmy, Rafał Szwed z numerem 4, 24 Abel Salami, jego partnerem w ataku z 8 Marcin Florek. Trenerem Radomska jest Piotr Mandrysz, a Stomil Olsztyn Marek Chojnacki. Niemal równo 7 lat po tym, jak Stomil po raz pierwszy zagrał w Ekstraklasie,
odbywa się mecz z RKS-em Radomsko. Od kiedy drużyna z Tomilu awansowała do pierwszej ligi, nigdy z niej nie spadła. Warto podkreślić ten fakt, bo przecież Stomil nie ma już w swoim składzie takich zawodników jak Tomasz Sokołowski, jak Sylwester Czereszewski. Jak wspomniany już Jacek przez nas Jacek Hańko. Właśnie, nie ma już tych wszystkich graczy, którzy... Czy też Bartosz Jurkowski. Czy Bartosz Jurkowski. Wszyscy ci zawodnicy stanowili przed laty o sile Stomilu, a Stomil walczył nawet o udział w europejskich pucharach. Teraz od kilku sezonów jest gorzej. Olsztynianom z trudem udało się utrzymać w Ekstraklasie w poprzednim sezonie. 14 miejsce w lidze, walka w barażach z Górnikiem Polkowice po bezbramkowych remisach, dopiero w rzutach karnych 5-4 udało się Stomilowi zwyciężyć i przedłużyć pierwszoligowy byt. Ale na Farmii i Mazurach w ogóle panuje kryzys, jeśli chodzi o piłkę nożną. Jeziora Kiława, drużyna, która jeszcze nie tak dawno walczyła o awans do Ekstraklasy, której barw bronili jeszcze nie tak dawno Remigiusz Sobociński, Zamiki czy Arkadiusz Klimek. Teraz została zdegradowana do czwartej ligi. Inny zespół, który należał do czołowych drużyn trzecioligowych, Sokół Ostróda, jest już w lidze piątej. No i także zespół Stomilu Olsztyn nie ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o ostatnie miesiące. No jeśli nie to, że tym, że właśnie wciąż nieprzerwanie od 1994 roku gra w pierwszej lidze. A okazuje się, że starty Stomilu na własnym boisku, jeśli chodzi o te wszystkie sezony, wcale nie były najgorsze. Stomil przegrał tylko jeden mecz. I było to w sezonie 98-99. Porażka z Legią Warszawa 1-2. Wówczas jedną z bramek strzelił były stomilowiec Sylwester Czereszewski. Aż 5 zwycięstw i tylko jeden remis. Co ciekawe, we wszystkich tych 7 meczach zawsze widzowie na stadionie w Olsztynie oglądali bramki. W sumie było ich aż 24. Piłkarze ze stolicy Warmii i Mazur zdobyli 17. No a tu jak na razie na inaugurację sezonu 2001-2002 w Olsztynie po 49 minutach gry wciąż 0-0. Jeżeli piłkarze i jednej, i drugiej drużyny, drugiej części spotkania będą grali tak jak w ostatnich 25 minutach pierwszej części, tych bramek prawdopodobnie nie ujrzymy. Teraz Mirosław Myśliński wybija piłkę na rzut rożny. Byłem sam, a rywali dwóch, zdaje się pokazywać Mirosław Myśliński swoim kolegom. Szwed. W bramce Tomasz Borkowski. O Borkowskim także warto powiedzieć jeszcze dwa słowa, ale najpierw zobaczmy na akcję Szweda. Na razie przesuwa reklamy i sprzęt fotograficzny reportera przeglądu sportowego Włodzimierza Sierakowskiego. No ale mimo tych korekt w ustawieniu dośrodkowanie Szweda najlepsze nie było. Salami i Borkowski. Tomasz Borkowski jeszcze kilka lat temu uważany był za duży, duży talent. On grał w reprezentacji Polski juniorów prowadzonej przez trenera Mirosława Jabłońskiego na zmianę z Grzegorzem Szamotulskim. W tamtej reprezentacji grali tacy zawodnicy jak Marcin Mięciel, jak Paweł Drumlak, jak Michał Żewłakow, jak Dariusz Solnica. Tych nazwisk znanych obecnie pierwszoligowców w drużynie pana Jabłońskiego było sporo. Jóźwiak. Pilnuje go Januszewski, nie pozwala się odwrócić pomocnikowi RKS-u. Szwed. Nie zorientował się w poczynaniach Szweda Januszewski. Z dystansu Prokop. Broni Wyłupski. Rafał Szwed nie mógł wystąpić w pierwszym spotkaniu nowego sezonu w meczu przeciwko Ruchowi Chorzów. To efekt kary, jaka przeszła z ubiegłego sezonu. Wszystko z powodu zbyt dużej liczby
żółtych kartek. Tego kibice, nie wszyscy kibice zapewne o tym wiedzą. Żółte kartki są kasowane, wszyscy piłkarze nowy sezon rozpoczynają zerowym kontem. Ale jeżeli, tak jak Szwed w poprzednim sezonie miał tych kartek zbyt dużo w pierwszym meczu nowych rozgrywek, musiał pauzować. Krzysztof Kowalczyk, Abel Salami, Kowalczyk i strzelał Florek. Kowalczyk, Salami i Dariusz Prejs to w mojej opinii wyróżniający się zawodnicy 100 milów w pierwszej części meczu. Dwaj boczni pomocnicy Prejs i Kowalczyk byli bardzo groźni dla przeciwników. Salami sprawiał znacznie lepsze wrażenie niż kolega z ataku Marcin Florek. Bardzo ruchliwy, szukający gry Abel Salami. Teraz Prejs odepchnięty przez Andrzeja Dziubę. Rzut wolny. Benarco stawił piłkę Milewskiemu. Mirosław Milewski to nazwisko znane w polskiej pierwszej lidze. Jeszcze do niedawna człowiek właśnie o takim imieniu i nazwisku był pierwszoligowym sędzią. Obaj panowie jednak nigdy nie spotkali się podczas ligowego meczu. No i to już nie nastąpi, bowiem pan Mirosław Milewski, sędzia, już nie jest arbitrem pierwszoligowym. Teraz faulowany Marcin Florek, był wolny, przygotowany Krzysztof Kowalczyk. Zapewne będzie kolejna wrzutka w pole karne i tam niewykluczone, iż uruchomiony zostanie Abel Salami. Piłkarz, który stanowi o sile ataku 100 milu. Teraz jednak Krzysztof Kowalczyk zdecydował się na inne rozegranie tego całego fragmentu gry z takim oto skutkiem. Nabiegali na piłkę i Florek i Holz. Rzeczywiście to właśnie Krzysztof Kowalczyk bije wszystkie rzuty wolne z tego sektora boiska. Po podobnej akcji bramkę strzelił Abel Salami w pierwszej kolejce z ruchem Pożów. Dośrodkowanie Kowalczyka, główka Salamiego. Abel Salami od 3 lat w Polsce. Wcześniej grał w Pomezani Malbork. Teraz zawodnik 100 milów, Salami. Złe zagranie do Szweda. Salami i Myśliński. I rzut wolny podyktowany, ale dla zespołu Radomska. Z taką interpretacją nie mogą pogodzić się kibice 100 milu. Powiedzmy tak, że i Salami trzymał Myślińskiego i Myśliński trzymał Salamiego. Przepychali się obaj gracze. Więc może sędzia powinien w takim przypadku nie przerywać gry. Kalita z Dziubą. Nie wystartował do piłki ani Trzeciak, ani Radosław Kowalczyk. Jeden i drugi sądził, że to właśnie kolega z zespołu przejmie piłkę. A to na państwa ekranach Dariusz Prejs. W pierwszym meczu grający na środku pomocy. Z prawej strony grał Marek Kwiatkowski. Dokonał jednak rozszat w ustawieniu i rozszat w składzie. Tener Marek Chojnacki przesunął Prejsa na prawą pomoc, a dość na środek pola wstawił Tomasza Radziwona. Trzeciak. Kowalczyk. Bogdan Jóźwiak. Jeszcze raz Krzysztof Kowalczyk. Na aut. Wybija piłkę Marcin Nowak. Kowalczyk. Salami. Nie dojdzie do piłki Nigeryjczyk. Coraz bardziej agresywnie grają piłkarze z Radomska. No chyba kilka ciepłych słów usłyszeli w szatni od swojego trenera. Nie pozwalają rozgrywać już tak długo jak w pierwszej połowie piłkę piłkarzom z Olsztyna. Chociaż warto też wspomnieć, iż 100 mil zdecydowanie osłabł. Teraz powoli do głosu dochodzą piłkarze RKS-u.
sporo jednak niedokładnych podań, sporo nieporozumień w szeregach drużyny Piotra Mandrysza. Milewski. RKS ciągle nie może wystawić najsilniejszej defensywy. Kontuzjowany jest Dariusz Lewandowski. W ostatnich dniach obok Andrzeja Jasińskiego pojawił się w klubie także Grzegorz Wódkiewicz, były gracz Amiki Wronki. O Tomaszu Wieszczyckim już wspominałeś. Zobaczymy, czy uda się przekonać działaczom RKS-u, przede wszystkim Tadeuszowi Dąbrowskiemu Wieszcza do tego, by zagrał w RKS-ie. Nie ulega wątpliwości, że taki środkowy pomocnik przydałby się drużynie RKS-u. Pytanie tylko, czy stać będzie Beniaminka Ekstraklasy na tego zawodnika. Teraz. Nie ma już Grzegorza Lewandowskiego, o tym też wspominaliśmy na początku transmisji. Lewandowski zagrał tylko raz w zespole RKS-u w pierwszej kolejce. Zagrał zresztą w defensywie, to także efekt tego, że no, trzeba było łatać dziury. Zdecydował się trener Piotr Mandrysz na to, by ten doświadczony zawodnik grał w meczu z Pogonią w obronie. Lewandowski kilka dni po tym, już we wtorek przestał być piłkarzem RKS-u. Enigmatycznie stwierdził tylko, że postępowanie działaczy klubu jest niepoważne i nie dorośli oni do tego, by ich zespół występował w pierwszej lidze. I Lewandowski już trenuje z piłkarzami Hutnika Kraków. Niewykluczone, że najbliższych kilka miesięcy spędzi w drugiej lidze. Dosyć pychowe są te ostatnie miesiące dla Grzegorza Lewandowskiego. Również nie najlepszej atmosferze odchodził z Zagłębia Lubin. Teraz już po jednym meczu nie ma go w Radomsku. Zobaczymy, jak długo być może zakotwiczy w Hutniku. No, ale jeśli zachowa tak ulubione przez piłkarzy prawo serii, nie wydaje się, iż będzie tam zbyt długo. My jednak życzymy temu piłkarzowi wszystkiego najlepszego. Piotr Mandrysz. Nerwowo reaguje na ławce trenerskiej swojego zespołu. On z pewnością miałby ochotę jeszcze wejść na boisko, jeszcze przynajmniej przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a może i dłużej, pomóc swojemu zespołowi. Jak mówiliśmy, jeszcze do niedawna grał w pierwszej lidze, uwaga, bo tymczasem 100 mil. I dobrze obrońcy Radomska. Leży Jules Simard. Poznał jakieś kontuzji w starciu z którymś z piłkarzy 100 milu. Oto właśnie to wydarzenie. Trafił go w głowę Marcin Florek. Dośrodkowanie Prejsa. Jules Simard wyprzedził Florka w polu karnym. A ten rozpędzony uderzył w głowę Brazylijczyka. Jak najbardziej przypadkowo to właśnie ten piłkarz, który wrzucał piłkę z prawej strony boiska, Dariusz Prejs. A chwilę wcześniej widzieliśmy rozluźnionego Marka Chojnackiego. No ale ten wynik 0-0 z pewnością nie satysfakcjonuje i jego podopiecznych, i prezesa Wieczorka. Wszyscy piłkarze, wszyscy trenerzy zapowiadali otwarcie walkę o 3 punkty. Tak też to spotkanie zaczęli. No a teraz już od dobrych kilkunastu minut, w zasadzie w drugiej połowie, ani razu poważnie nie zagrozili bramce Borkowskiego. Mija 60. minuta gry w Olsztynie, wciąż bez bramek. Święcki. Milewski. Cofnął się Lenart. To właśnie do niego podawana piłka. Święcki. Skoczył w jego kierunku Jacek Trzeciak. Święcki do Florka. A napastnik z Tomilu fauluje Andrzeja Dziubę. Żółta kartka dla Marcina Florka.
Ten zawodnik, jak wspomniałem, już swego czasu grał w drużynie Stomilu Olsztyn, bronił barw także GKS-u Bełchatów, teraz wraca do Olsztyna po raz pierwszy w wyjściowym składzie, chociaż przypomnę, kilka dni temu w sparingowym meczu z Okęciem Warszawa dwie bramki Florka. Dzisiaj Florek jednak poza jedną sytuacją w pierwszej części meczu niczym wielkim nam nie błysnął. Zespół RKS-u Radomsko od kilku sezonów grał w drugiej lidze. Początkowo tylko bronił się przed spadkiem do trzeciej ligi. Potem jednak szóste miejsce, wreszcie awans do Ekstraklasy. A ten ubiegły sezon był w ogóle bardzo udany dla zespołu trenera, prezesa Tadeusza Dąbrowskiego. Bardzo ładne występy i w rozgrywkach Pucharu Polski, i Pucharu Ligi Polskiej, gdzie zespół RKS Radomsko wyeliminował kilka, przynajmniej teoretycznie, silniejszych od siebie drużyn z pierwszej ligi. A w ogóle, kiedy spojrzy się na listę graczy, którzy w poprzednich latach bronili barw drugoligowego RKS Radomsko, to można tam znaleźć kilka, naprawdę wiele nazwisk, wiele mówiących kibicom. Począwszy od Jacka Krzynówka, reprezentanta Polski, poprzez Leszka Iwanickiego, Dariusza Brytana, Sławomira Twardy-Grosza czy Janusza Kaczówkę. Teraz faul Kality i będzie żółta kartka. Nawet nie musi odwracać się kapitan RKS-u. Już wiedział, że ten faul kwalifikował się na kartkę. Faulowany Szwed. Dosyć właśnie przypadkowe, ale jednak zagranie z tyłu teraz zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Takie zachowanie karane jest żółtą kartką. A teraz zmiana w zespole Stomilu. Schodzi grający z numerem 25 Dariusz Prejs. A w jego miejsce Marek Kwiatkowski. Prawy pomocnik za prawego pomocnika. Marek Kwiatkowski z numerem 9. W 64 minucie zastępuje Prejsa. Prejs, podobnie jak Abel Salami, niegdyś w swojej karierze grał w Pomezani Malbork. Prokop. Stracił piłkę trzeciak, Szwed. No, zupełnie nieporozumienie między Szwedem i Lenartem. Na szczęście dla Olsztynian jeszcze dogonił piłkę Januszewski. Salami. Holz. Wciąż jeszcze przy piłce gospodarze Milewski. Kalita. W stronę Kowalczyka, ten prostopadle do Andrzeja Dziuby. Przepraszam, do Jacka Trzeciaka oczywiście. Podanie jednak niedokładne. Porę też interweniował Sylwester Wyłupski. Mówiliśmy o tym, że ostatnie lata to bardzo dobre, są bardzo dobre dla piłkarzy z Radomska. Awans do drugiej, potem do pierwszej. Znacznie gorzej wiedzie się piłkarzom z Olsztyna. Oni utrzymanie w pierwszej lidze zdobyli niejako dopiero, zapewnili sobie dopiero w barażach. Jest to wynikiem dość słabej kondycji finansowej, no i przez to idzie organizacyjnej tego klubu. Już to powoli staje się historią, iż przed kolejnym sezonem zmniejszane są kontrakty wszystkim piłkarzom. Ale pomimo tego, pomimo nie najlepszej postawy Stomilu, znacznie lepiej od nich spisują się widzowie w Olsztynie. Dzisiaj na ten mecz przyszło ich aż 5 tysięcy. Radosław Kowalczyk. Kowalczyk i Milewski. I Sylwester Wyłupski. Powtarzaliśmy wielokrotnie,
osamotniony Radosław Kowalczyk w ataku. Ta akcja sprzed kilkudziesięciu sekund była tego najlepszym dowodem. Jeden Kowalczyk, czterech obrońców Stomilu. Kwiatkowski do Florka. Florek zostawia piłkę Holcowi. A Holc nie zdołał minąć obrońców Radomska. Trzeciak. Trzeciak ma z prawej strony Kowalczyka. Bardzo złe podanie. Kowalczyk. Krzysztof Kowalczyk. Prostopadle do Florka piłka. Podanie to przerwane przez któregoś z obrońców RKS-u, a dla gospodarzy Salami. Holc. Muszewski w pole karne, jest Kwiatkowski. Nie spodziewał się, iż ta piłka dotrze aż do niego, wcześniej aż trzech obrońców RKS-u. Który z nich dotknął piłkę i rzut rożny dla Stomilu. A w drużynie RKS-u Radomsko mamy drugą zmianę. Z numerem 9 na boisko wejdzie Janusz Jelonkowski, który rozpoczynał mecz z Pogonią Szczecin. Grał w wyjściowym składzie obok Radosława Kowalczyka. Jelonkowski zastępuje grającego do tej pory z numerem 10 Bogdana Jóźwiaka. Szwed rzutu rożnego, dobrze Borkowski, jeszcze nie koniec akcji, jeszcze Stomil. Florek. Obok niego Jules Simar, także Andrzej Dziuba. Kowalczyk głęboko w pole karne, Kwiatkowski do środka. Mija się z piłką Paweł Holc, mija się także Abel Salami. Najlepsza w drugiej połowie sytuacja dla Olsztynian do objęcia prowadzenia. Milewski. Holc. Kwiatkowski. Zablokowane dośrodkowanie Kwiatkowskiego przez Leszczyńskiego. Jeszcze Lenard. Przycisnęli teraz Olsztynianie. Piąstkuje Borkowski. Szwed. Obok bramki. Wreszcie okres żywszej gry na stadionie w Olsztynie. Od razu znalazło to swoje odzwierciedlenie w reakcjach publiczności. Kibice od dobrych kilkunastu minut wyrażali tylko swoją próbę. Pojawiły się pierwsze brawa. Holc. Salami. Salami mija Prokopa, faulowany. Jednak nie. Walczył Salami z Mirosławem Myślińskim, poradził sobie doświadczony Myśliński. Trzeciak. Święcki. Milewski. Fatalnie teraz przez moment Januszewski. Pora jednak naprawił swój błąd. Kwiatkowski. Wychodził mu za pleców Lenard. Teraz dopiero do niego podanie. Paweł Holc. Kowalczyk. Co zrobi z piłką? Wciąż Kowalczyk. Faulowany. Chociaż można nawet powiedzieć, dał się sfaulować. Teraz 20 metrów od bramki Borkowskiego będzie szansa na stworzenie kolejnej groźnej sytuacji. Jest przy piłce Rafał Szwed. Dobry strzał z dystansu i kilka bramek. To taka wizytówka Rafała Szweda. Uwaga, z numerem 4. Rafał Szwed. Wiedzą, czego się spodziewać po Szwedzie piłkarze z Radomska. Wielu ich stanęło w murze. Jeszcze nie koniec akcji. Po raz kolejny strzał nad poprzeczką w wykonaniu Olsztynian. Artur Januszewski. Nie udało się przebić przez mur piłkarzy z Radomska Szwedowi. Najgorzej chyba jak mógł.
uderzył tę piłkę. No ale była jeszcze szansa na zdobycie bramki. Strzelał, o czym mówiliśmy już wcześniej, Januszewski. Mamy nowego zawodnika na boisku. Z numerem 23 na plac wszedł nowy napastnik, Piotr Bajera, a zastąpił Tomasza Lenarta. Zdecydowanie ofensywne posunięcie trenera Marka Chojnackiego. Bajera grał w pierwszym meczu z tego sezonu z Ruchem Chorzów. Nie grał dobrze. Piotr Bajera w poprzednim sezonie, podobnie jak Mirosław Milewski, bronił barw Świtu Nowy Dwór. Rzut wolny. Rafał Szwed. Znów podobnie jak w pierwszych 20 minutach tego meczu. Wyraźną przewagę współgospodarzy. Szwed. Nie dość dobrze. Święcki i Kowalczyk. Teraz Krzysztof Kowalczyk. Przypadkowe teraz zagranie. Jest przy piłce Rafał Szwed do środka. Wciąż Stomil. Salami. Niedokładnie. A Jacek Trzeciak leżał na murawie, kiedy piłka pojawiła się w jego zasięgu. Podniósł się, ale jak widać, potrzebna będzie zmiana. Trzymaj, Jacek, trzymaj, krzyczy w jego kierunku Piotr Mandrysz. Jeszcze przez kilkadziesiąt sekund będzie potrzebny swoim kolegom, utykający wyraźnie Jacek Trzeciak. Dośrodkowanie Salamiego, nie było zagrania ręką, jak chciałby Salami i kibice Olsztyna. Januszewski. I zmiana w zespole RKS-u. Boisko opuszcza Jacek Trzeciak, w jego miejsce z numerem 6 Rafał Dopierała. To właśnie najskuteczniejszy piłkarz RKS-u Radomsko w historii spotkań w drugiej lidze. 31 bramek Dopierały, 27 Radosława Kowalczyka. 19 bramek z zawodników, którzy ciągle grają w RKS-ie, strzelił Bogdan Jóźwiak, a 13 goli ma Janusz Jelonkowski. Wzmacnia siłę ataku Piotr Mandrysz. Chwilę wcześniej uczynił to Marek Chojnacki. W jego zespole jest aż trzech w tej chwili napastników. Obok Salamiego i Florka także Piotr Bajera. Holt. Januszewski. Kwiatkowski nie przejął piłki. Nie przerywa teraz gry pan należnik Salami, jest po prawej stronie Kwiatkowski. Zagranie jednak do środka pola. A to sytuacja przed kilku minut, kiedy to zagrania ręką dopatrzył się Salami, ale jak widzieliśmy przed chwilą, nie ma mowy o tym, by pan należnik mógł podyktować rzut karny. Tak też uczynił Szwed. Florek. Jeszcze Stomil, teraz zagranie do środka. Kwiatkowski przewraca się w polu karnym. Po raz kolejny w odstępie kilku minut domagają się rzutu karnego gospodarze. No w tej sytuacji najlepiej, jeśli oprzemy się na zdaniu Wita Żelazki, który tą sytuację oceniał w ramach magazynu Sport Plus. I zdecydowanie razem z Dariuszem Wdowczykiem stwierdzili, że tutaj nie ma mowy o podyktowaniu rzutu karnego. Prokop prawidłowo zasłaniał piłkę. O właśnie. To nie Prokop, to z numerem 9, przepraszam, Janusz Jelonkowski. 11 dla RKS-u. Dla Stomilu nie było, mimo wyraźnych pretensji i głośnych pretensji Marka Kwiatkowskiego. Kalita. 70 się wyprzedzić Kowalczyk Święckiemu. 75 minut gry za nami w Olsztynie. Wciąż bez bramek. Stomil. Paweł Holc. Daleko do Salamiego. Podanie odcięte przez któregoś z obrońców RKS-u. Jeszcze Stomil. Kalita. Widząc, iż któryś z jego partnerów
Radosław Kowalczyk. Leży kontuzjowany, wybija piłkę poza boisko. Będzie więc szansa na interwencję służb medycznych. Kilkanaście, myślę, że nie. Myślę, że nie dopuści do tego pan Naleźnik. Kilkadziesiąt sekund wcześniej, o właśnie, Święcki walczył o piłkę z Kowalczykiem. Święcki trafił w piłkę, Kowalczyk krzyknął głośno. To spotkało się z dezaprobatą publiczności. Na pewno trafił w piłkę Sławomir Święcki. Czy przy tym trafił również w nogi Kowalczyka, to inna sprawa. Podbiegł pan Naleźnik do Kowalczyka. Powiedział, że nie dopuści do tego, by lekarze pojawili się na murawie. Kowalczyk już gra. Im bliżej końca spotkania, tym bardziej do defensywy spychają gości zawodnicy Stomilu. Milewski. Salami. Jelonkowski. I Leszczyński. Kalita. Piłka dla gospodarzy. Paweł Holc. Nie pojawia się żaden z jego partnerów. Dopiero teraz uczynił to Piotr Bajera. Szwed próbował w pole karne. Za głęboko, krzyczy Tomasz Borkowski do swoich obrońców. Za głęboko cofnęli się pod własną bramkę. No ale akcją Stomilu brakuje precyzji czasem. Czasem też jakby brakowało w nich myśli i inwencji. No i często, tak jak w pierwszych przede wszystkim 20 minutach wykończenia, były te dobre podania, o których już wspominaliśmy, i Prejsa, i Kowalczyka. Żaden jednak z ich partnerów nie potrafi pokonać Borkowskiego. W drugiej połowie z tymi zagraniami, z tymi celnymi podaniami jest już znacznie gorzej. Nie ma Prejsa, w jego miejsce pojawił się Marek Kwiatkowski. Jak do tej pory niewiele wniósł nowego do gry swojego zespołu. Niewiele też dobrego póki co możemy powiedzieć o Piotrze Bajerze, który miał wzmocnić siłę ataku. Pozwolił Marek Kwiatkowski piłce opuścić boisko. Grę rozpoczyna Wyłupski. Święcki. Milewski. Szwed. Święcki. Walczą o piłkę z Salami i Florek. Jeszcze przed strzałem grę przerwał pan Naleźnik. Od rzutu wolnego rozpocznie RKS. Radomszczanie coraz bliżej wywalczenia pierwszego historycznego punktu w Ekstraklasie. Jelonkowski. Leszczyński zagrywa w kierunku Kowalczyka. Teraz udało się opanować piłkę gościom. Dopierała. Jelonkowski. Jelonkowski i Szwed. Gramy dalej. Jelonkowski w polu karnym. I Milewski. No ale przed chwilą niezrozumiała postawa tego właśnie piłkarza, Rafała Szweda. Jeśli być może nawet był tam faul, sędzia nie przerwał gry, wypadało, powinno się grać w takim przypadku do końca. Jak widzieliśmy, mogło być groźnie. Dobrze jednak ustawieni obrońcy Stomilu naprawiają błąd Rafała Szweda. Wciąż 0-0. Kalita. Leszczyński. Niedokładnie atakuje go Abel Salami. Kwiatkowski. Tym razem niedokładnie pomocnik Stomilu. Dopierała. Od razu mnóstwo niedokładnych zagrań z jednej i drugiej strony. Salami. Z
Zbiegł mu za plecy Krzysztof Kowalczyk. Florek, Kowalczyk. Spokojnie Borkowski. Wbrew pozorom, mimo tej optycznej przewagi Stomilu i Mielu i mimo kilku sytuacji do strzelenia gola, pracy za dużo Borkowski nie ma, bo były to z reguły strzały ponad bramką. Teraz Milewski i Bajera. Również niewiele razy zatrudniany był Sylwester Wyłupski, tak naprawdę tylko raz w pierwszej połowie. Obaj panowie no nie rozgrzani, można powiedzieć, chociaż zdecydowanie więcej razy interweniował Borkowski, zwłaszcza przy tych dośrodkowaniach wielokrotnie wybijał, piąstkował piłkę, odcinając w ten sposób podania właśnie między innymi tak jak teraz Kowalczyka. Wciąż Stomil, Szwed. Pole karne. Bajera nie dochodzi do piłki. Do własnej bramki rozpoczną goście. Wiele osób mówi, że grupa B, w ramach tej grupy toczone jest to spotkanie, jest silniejsza. Grają tutaj i Pogoń Szczecin, i Legia Warszawa, Ruch Chorzów, Amika Wronki, Groklin Dyskobolia, Śląsk Wrocław. No i właśnie te dwie drużyny, Stomil Olsztyn, RKS Radomsko, naprawdę trudno doszukać się osób, może poza Radomskiem i Olsztynem, które wierzyłyby w to, że RKS i Stomil wywalczą awans do czołowej czwórki w swoich grupach. Mówiąc szczerze, patrząc na grę obydwu drużyn w tym meczu, należy mniemać, że te dwa zespoły znów będą miały okazję do spotkania w rundzie wiosennej w tej samej spadkowej grupie. Salami fauluje swojego przeciwnika. Piotr Wieczorek, prezes Stomilu, co prawda nakreślił cel w postaci awansu zespołu do czołowej czwórki w tej grupie. W Radomsku te życzenia już nie są tak wygórowane. Tam mówi się po prostu o pozostaniu, o utrzymaniu drużyny w Ekstraklasie w tym pierwszym sezonie. Co innego wygrywać z drużynami pierwszoligowymi w meczach Pucharu Ligi i Pucharu Polski, kiedy na przestrzeni 90 minut w jednym meczu można okazać się lepszym od zespołu bardziej renomowanego. Inna jednak sprawa okazać się lepszym od czołowej drużyny pierwszoligowej na przestrzeni całego sezonu, kiedy tych spotkań jest do rozegrania znacznie, znacznie więcej, blisko 30. O ile prezesi Radomska próbują wzmacniać swoją drużynę, o czym chociażby świadczą transfery i Wyparły, i Jules Simara, o tyle w Olsztynie przerwie pomiędzy sezonami nie dokonano żadnych znaczących wzmocnień. Doszli jedynie Milewski, także Bajera i Florek, no ale ci piłkarze, no może poza Milewskim, który rozgrywa całkiem niezłe spotkanie dzisiaj. Jak na razie pozostali panowie nie stanowią o sile Stomilu. Przed chwilą klasą błysnął Tomasz Borkowski. Wciąż nie ma bramek. Na stadionie w Olsztynie Kowalczyk. I jeszcze raz Borkowski piąstkuje piłkę przed atakującym go Salamim. Kolejny rzut rożny dla Stomilu. Około 5 minut do zakończenia spotkania. Nie liczę oczywiście tego, co doliczy jeszcze sędzia. Salami, Kalita. Borkowski odważnie i co najważniejsze pewnie gra na własnym przedpolu. Właśnie taka postawa bramkarzy, o czym mówią szkoleniowcy, otwarcie stanowi największy problem w wyszkoleniu naszych piłkarzy. Jeszcze jedna zmiana, ostatnia już zmiana w zespole trenera Piotra Mądrysza, w zespole RKS-u Radomsko. Boisko opuszcza Radosław Kowalczyk, w jego miejsce z numerem 21 wchodzi Markiewicz, Jacek Markiewicz. Święcki. Kowalczyk. Ładnie poradził sobie z dopierałą. No ale o ile Kowalczyk w pierwszej połowie
wyróżniał się właśnie dokładnymi podaniami. Teraz zupełnie nie poradził sobie z opanowaniem piłki. Gdyby zagrał do któregoś partnerów do środka, byłaby szansa na oddanie groźnego, celnego strzału. A tak, umijają kolejne minuty. W Olsztynie wciąż bez bramek. Ten wynik z pewnością ucieszy gości. Oni w ten sposób mają szansę na zdobycie swojego historycznego pierwszego punktu w Ekstraklasie. Januszewski w pole karne. Ni to strzał, ni to podanie nie zaskoczyło Tomasza Borkowskiego. Nie opanował przed chwilą piłki Andrzej Dziuba. Januszewski raz jeszcze wysoko w pole karne. Paweł Holt zablokowany, jego strzał. Wciąż jeszcze 100 mil. Marek Kwiatkowski. I dobrze Janusz Jelonkowski. Out dla 100 milu. Raz jeszcze Salami. Paweł Holc. Głęboko skacze do piłki Borkowski. Przeszkadza mu Piotr Bajera. Sędzia nie przerywa gry. Groźnie teraz pod bramką Borkowskiego. Piotr Bajera obok bramki. Przycisnęli, zdecydowanie przycisnęli w ostatnich minutach Olsztynianie. Ładne dośrodkowanie Krzysztofa Kowalczyka. Bajera był bliski zdobycia swojej pierwszej bramki w Ekstraklasie. Kalita i Markiewicz. Markiewicz do Kality. Januszewski. Holc wyprzedzony przez piłkarza RKS-u. Dawaj szybciej, długa, krzyczą partnerzy Wyłupskiego. Ten niewiele się zastanawiając daleko wybija piłkę. Salami. No tak, czas już teraz. Czasu zaczyna być coraz mniej. Teraz już nie będzie żadnych finezyjnych akcji, tylko właśnie pewnie taka długa dzida, jak mawiają piłkarze do przodu i niech się martwią koledzy z przodu. Anusz coś uda się strzelić. Anusz uda się jeszcze stworzyć jakąś sytuację pod bramką Borkowskiego. Minut zostało mało. Rozpoczęła się 90. minuta tego spotkania. Artur Prokop. Prokop z Markiewiczem. Polu karnym jest Jelonkowski, mija się z piłką Wyłupski. Out dla RKS-u. Odbił ją, krzyczy Jelonkowski, bo out jest jednak dla 100 milu Olsztyn. Zdaniem piłkarza z Radomska dotknął ją jeden z zawodników 100 milu. Szwed daleko, jest już Salami. Powstrzymany przez Artura Prokopa. Dwie minuty dolicza pan należnik do regulaminowych 90. Jest więc jeszcze szansa, iż któryś z zespołów wywalczy 3 punkty. Salami, Borkowski. Gwizdek pana należnika, który uznał, iż bramkarz RKS-u był faulowany. Z pewnością nie będą teraz spieszyć się z rozpoczęciem gry goście. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Tomasz Borkowski w obrębie 5 metrów nieprzepisowo powstrzymywany przez Piotra Bajerę. Wszystko wskazuje więc na to, że oba zespoły po dwóch rozegranych kolejkach będą miały po jeden zdobyty punkt. To mało, biorąc pod uwagę, że oba zespoły grały, wydaje się, z nie najsilniejszymi zespołami z tej grupy, ale z drugiej strony to dużo, patrząc na zdobycze punktowe rywali w tej grupie.
Legię Warszawa i Groklin Grodzisk. Legia i Groklin uważane za faworytów do miejsc w czołowej czwórce grupy B. Po dwóch rozegranych kolejkach nie mają jeszcze ani jednego punktu. Ale warto też wspomnieć, iż Stomil grał na wyjeździe z Ruchem, który w tym roku jest drużyną najlepszą. Strzeliła i najwięcej bramek, zdobyła przede wszystkim najwięcej punktów na własnym boisku. Przegrali tylko raz Zagłębiem Lubin. Trudno więc było spodziewać się, iż słabo grający na wyjazdach piłkarze Stomilu właśnie w Chorzowie przerwą swoją złą passę i zdobędą 3 punkty. Na teraz można mówić o pewnej niespodziance, zwłaszcza jeśli mamy na myśli piłkarzy z Olsztyna, którzy nie potrafili odnieść pierwszego w tym sezonie zwycięstwa. Stomil remisuje z RKS-em 0-0, a my posłuchajmy pomeczowych wywiadów. Czy czujecie się panowie bohaterami swoich drużyn w tym konkretnym dzisiejszym meczu? Bohaterami może nie. Gramy w 11, jest to gra zespołowa i za wynik odpowiada 11 ludzi. Niemniej jednak z zerowego kąta każdy bramkarz powinien być zadowolony. Na pewno, to co kolega powiedział, jest prawdą. Na pewno nie czuję się bohaterem. Udało się wywieźć tutaj z gorącego terenu w Olsztynie punkt. Nie stracić bramki, z tego się bardzo cieszę. Który bardziej z was się cieszy z tego remisu? No ja nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Myśleliśmy, że zdobędziemy 3 punkty. Niestety Radomsko postawiło nam bardzo trudne warunki. Grali bardzo defensywnie, liczyli na grę z kontry. No i chyba z tego wynika, że mają się z czego cieszyć. No dokładnie, my się cieszymy. Jest to pierwszy punkt Radomska w pierwszej lidze i należy się z tego cieszyć. Wy swoją pracę wykonaliście w 100%, tymczasem wasi koledzy z ataku nie za bardzo. No czasami tak jest. Nieraz bramka zawali bramkę i koledzy muszą odrabiać. Dzisiaj było odwrotnie. Myślę, że od następnego meczu zaczniemy strzelać bramki i to zwycięskie. Myślę, że tutaj zagraliśmy trochę defensywnie, w takim ustawieniu. Graliśmy jednym napastnikiem, troszkę było ciężko stworzyć jakąś sytuację. No trudno, żaden z napastników nie strzeli bramki. Myślę, że w następnym meczu coś strzelą. O ile pana sytuacja w Stomilu jest praktycznie niezagrożona, pana pozycja w bramce, to pan ma groźnego konkurenta w postaci Bogusława Wyparły. Czy po tym meczu popularny Bodzio W jeszcze może liczyć na to, że jego debiut w barwach Famegu zostanie odłożony na później? Myślę, że to nie jest pytanie do mnie, tylko do trenera. Ciężko mi powiedzieć na to pytanie. Ale jak pan widzi swoją rywalizację właśnie z Bogusławem Wyparło? Myślę, że rywalizacja obydwu nam przyniesie korzyść. Kto będzie bronił, to zależy od trenera i byleby to było z korzyścią dla drużyny. Sylwester Wyłupski i Tomasz Borkowski najlepiej podsumowali ten bezbramkowy remis. Stomil nie może być zadowolony, a RKS Radomsko tak. To był mecz drugiej kolejki naszej Ekstraklasy. Stomil bezbramkowo zremisował z RKS-em. Dziękujemy państwu za uwagę. Marcin Serafin i Tomasz Smokowski. Miłego wieczoru.